Cześć, siemano, witajcie z tej strony M. Kurowski, witam was w 8 odcinku serii Far Cry 5 na tym kanale. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że byliśmy na tej spowiedzi u tego Johna. Niestety nie udało nam się uwolnić Hudson, z tego jest trochę szkoda, no bo była okazja, no ale nie łamiemy się, będziemy i zaczynamy sobie kolejny odcineczek, 8. Bardzo szybko to leci, także ja już tutaj nie przedłużam na start, tylko widzimy się za chwilę w Far Cry 5, także yo. Co daje Bóg, tego żaden człowiek nie może odebrać. Jak widzicie ludzie, jesteśmy już tutaj w grze. Tutaj jest ten cały Merl, Grips, czy jak on nam się zwie, już nie pamiętam. Ale dlaczego tutaj jestem? Dlatego właśnie, że się właśnie to, co ma nad głową. Bo to jest to, zacza misję fabularną. Dlatego, kiedy zobaczyłem, stwierdziłem, że odcinek musi być oczywiście, no bo pokazują tutaj wszystko, co się dzieje w tej grze. Z fabuły oczywiście. Nie chcę mieć żadnego szczegółu, także zaczynajmy. Pogadajmy. Cult's getting real fucking clever. These sons of bitches are making me regret the day I eased up on their conniving little schemes. I fucking knew this would happen. Doesn't make a difference now. All's I know is we got people to protect. I know how to get back at the cult, but if we're gonna do it right, we need the Death Wish. That's my truck. Problem is, it's sitting in a garage that's been overrun by those fucks. You head over to US Auto and get it. I'll make sure the folks here are safe. I'll meet you there and we'll go on a rampage against those asswipes. US Auto, posterunek kultu. Okej, okay, ale czy życzenie śmierci, misja fabularna. Dobra, jedziemy w takim razie. Wyzwolić samochód. Ponad 2 km. Także ludzie, wiecie co to oznacza? Nie będę przedłużał. I widzimy się na miejscu. No ludzie, jesteśmy, dotarliśmy. Widzicie ośrodek tego US Auto całego. Skład widoczny. Ja zsiądę z niego właśnie, żeby wiecie, podejrzenia wzbudzać. Nie, wiadomo nie. No i dobra, zaczynamy rozrzutę w takim razie. Nóżki do rzucenia. Zamen dostał klejnoty. Się trzymał za mnie. Na to wychodź. Już muzyka. Nikt mnie nie widział. Cicho. Kurde, to jest najgorsze w tym Far Cry'u, że Bóg wie skąd. Skąd ja nie będę wychodzić, nie? Chyba się tak nie zamyślam. Nie mogę wyrobić po prostu, bo wiecie. Za duże mam skupienia wtedy. Obsadź broń. Okej. Jaki kaliber to sobie może próbować? Niezwolone miejsce. No, za jedną bronią obsiadłem. Jak jestem zdolny. Mi się te muzyczki tutaj podobają, fajne są takie. Jeszcze te cutscenki fajne są, właśnie ktoś fajnie to wymyślił. Dobra.
Auto mi ucieka, ty. Ale merd to jest. Eden's gate out of this county, we'll need our vehicles running smooth. That garage is gonna be a big help in keeping the roads clear of Peggy's. No. It's a big place though. Might want to check and see that everyone's accounted for. Was that his middle name? Deputy, they must have taken off with the death wish. No, Buchnelli. That's bad news. He's got an M60 loaded onto it. We gotta get it back before the cult goes around making Swiss cheese out of everything. Thing guzzles gas the way I do beer. We're lucky. The Peggy's are filling it back up. Check the Golden Valley gas station. It's the closest one. Okej. Okay. Jesteśmy w grze, jak widzicie. Jedziemy do tej stacji paliw. Poczyna fura oczywiście, to już wsiadamy i jedziemy. Nie przedłużamy. Jak widzicie, ludzie, jesteśmy już. Dawaj. Tego VIP-a klanu jest tak ciężko ubić. Tutaj zaś sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak ciężko. Nawet jak jest auto celowanie. Za co, auto mi samo jedzie? Ja pierdzielę, no. Dawaj. Nie, na tym panem mogę go gonić. Naprawdę. Akurat... Nie. Szybko. Dobra, udało się. Mamy ją. Niewiele brakło i by było po nas. Szczerze. Byłoby już po nas. Tak odrobinę, niewiele. I już po nas by było. Dobra, jedziemy z tą ciężarówką. Dzik. Nie dużo, tylko parę metrów. Nawet jeszcze dalej, dobra. Ale tutaj wam nie będę ciął, tylko dojedziemy sobie do końca. W takim razie, żeby nie było. Bym się wpierniczył. Dawaj, nie tym razem. Dojadę z tą ciężarówką na miejsce. Zresztą nawet ciężarówka to nawet bardziej nie chce, zobaczcie jaki jeep. Niż ciężarówka. Jedzie. To automatyczna jazda. Okej. Okay. Merla tu nie ma nawet. Już? Dobra. No ludzie, to ja wam przytnę, bo widzę, że 700 metrów, także... To zobaczę ja na miejscu. Okej, ludzie, już jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, mamy zniszczyć zapasy wyznawców. Nie wiem, co to było. Mamy po prostu jechać. I zniszczyć te ich zapasy. Po co strzelać? Wystarczy objechać tylko. No, na pewno powoli. Wszystkie po kolei. Nie ma czy wolno. Dawaj. Jeszcze jedno. Zamiast facet strzelać to.
Dobra, i zlikwiduj pozostałych wrogów. Potem będziemy wysiadać. Tak też może być. Okej, okay, moment. Typie, dawaj, będziesz się opierdzielał. Już? Nie. Już. Okej, okay, ludzie. Życzenie śmierci. Misja ukończona. I życzenie śmierci oczywiście odblokowaliśmy sobie. I ludziska w sumie tak. Ja na tym etapie zakończę odcinek, bo mi się wydaje, że jest chyba długi. Chociaż nie mam pojęcia. Zobaczymy, ile to będzie mi wychodziło w montażu. Ale na chwilę obecną bardzo fajna misja. I myślę w ogóle, że wrażenia z gry są bardzo fajne. No i w sumie... to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek spodobał się. Tak, zostawcie łapkę w górę, zobacz komentarz. I mam dla was taką jeszcze jedną informację. Myślę, że w najbliższy piątek, bo nie wiem, kiedy ten film wleci. Dajmy na to, że dzisiaj jest czwartek, bo ja to nagrałem w czwartek. Także powinny być live właśnie z Far Cry 5. Także szykujcie się na niego. Ja to by było tyle. To by było na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się. When they